nasza modlitwa wypełnia szczęściem czyściec. Tak wielu czeka w nim na wybawienie. 2 listopada w Kościele Katolickim przypada Dzień Pamięci Wszystkich Zmarłych, czyli zaduszki. W tym dniu tradycyjnie Polacy ze Lwowa przychodzą na cmentarz Janowski, drugi po Łyczakowskim, największy cmentarz we Lwowie. Odwiedzają tu mogiły swoich bliskich, ale też nie zapominają zapalić znicze na opuszczonych grobach. Przychodzimy, aby odwiedzić swoich rodziców, swoich znajomych, swoich bliskich, najbliższych, którzy się zostali w pamięci. To jest naszym obowiązkiem. My jak Polacy, jak to się mówi, którzy jesteśmy tutaj, zostało się nas, jak to się mówi, garstka tych Polaków, takich prawdziwych. I musimy to uczcić, to święto, tych zmarłych, których naprawdę byli kiedyś naszymi drugimi osobami, ale są tak samo i groby, których my po prostu się opiekujemy nich tam. Zawsze, kiedy sprzątamy ku swoich grobów, staramy się kilka grobów uprzątnąć jeszcze starych, takich zapomnianych grobów. Taka tradycja polska, tak dotrzymujemy się, tak nasi rodzice dotrzymywali się tych tradycji. No my kontynuujemy, no i nasze dzieci też pomagają i tak dalej roznosić z jednej szkoły, z 10, z 24 szkoły. Dzisiaj troszkę pogoda, wczoraj była piękna pogoda, słoneczko świeciło, ale nic, najgłomniejsza pogoda ducha. Podczas uroczystej mszy świętej przy grobie świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego zgromadzeni na cmentarzu wierni i duchowieństwo modlili się o dusze tych, których nie ma już wśród nas. Liturgii przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Modlimy się za tych wszystkich, którzy jeszcze oczekują na spotkanie z Chrystusem Miłosiernym, by mogli wejść do domu Ojca Niebieskiego. I nasze modlitwy mogą im w tym pomóc, bo sami zmarli już nie mogą niestety sobie pomóc. Dlatego my możemy ofiarować im mszę świętą, naszą modlitwę, także odpust zupełny uzyskać. I to jest wielki dar dla wszystkich zmarłych, a zwłaszcza szczególnie tych, którzy oczekują w czyśćcu. I dlatego jestem bardzo wdzięczny, że nasze duchowieństwo, a także wierni tu przychodzą i pamiętają o swoich bliskich, a także o tych duszach, które potrzebują i czekają na naszą modlitwę. Po mszy świętej wierni udali się w procesji alejkami cmentarza.